Cześć, jestem Nefe, a przed nami ostatnia już walka w Dragon Soul na poziomie heroicznym, a mianowicie jest to Madness of Deathwing. Jak widzicie, mamy tutaj na planszy ponumerowane 4 platformy. To są te platformy, z których właśnie bijemy Deathwinga. No i oczywiście te numerki są nie bez przyczyny, ponieważ jest to kolejność, w której musimy te platformy przechodzić. Jak wiadomo, za każdą platformą jest smok, który daje nam odpowiedniego buffka, który wzmacnia nas, prawda, w trakcie walki. No i jak tą daną platformę przechodzimy, no to Deathwing atakuje tego smoka i ten smok jest przez pewien czas nieaktywny, czyli tracimy od niego buffka. Dlatego te platformy są w takiej kolejności, a nie innej, żebyśmy te właśnie najważniejsze rzeczy mieli do końca. No i przechodzimy do samej walki, a na nią będziemy potrzebowali dwóch tanków, trzech healerów oraz 5 DPS-ów. Jacy to są DPS-i, czy ranged, czy melee, nie ma znaczenia, a więc możemy zaczynać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o różnicę między poziomem heroicznym a normalnym, to są tutaj tak naprawdę tylko dwie nowości. Oczywiście postaram się to wszystko na bieżąco omówić i powiedzieć, czym to się będzie różniło. Natomiast no, jeżeli chodzi o resztę walki, ona jest bardzo podobna. Oczywiście wszystko, co bije, bije mocniej, wszystko, co ma jakieś tam HP, ma tego HP więcej. No i bijemy oczywiście pazur i na każdej platformie będzie nam się coś takiego pojawiało, co teraz jest na mnie, a mianowicie jest to Corrupting Parasite. Jest to debuff, który jest na graczu, który cały czas dodaje obrażenia, więc trzeba tą osobę mocniej leczyć. I ten debuffek trwa 10 sekund. Po 10 sekundach w tym miejscu pojawia się add, który kastuje taką umiejętność Unstable Corruption. On jak to wykastuje, to zadaje obrażenia równe 10% HP, które mu zostało. Więc jak nie trudno zgadnąć, trzeba po prostu tego ada bardzo szybko zbić. I co jest jeszcze ważne, widzieliście, gdzie stałem z tym adem. Właśnie stałem pod tą kopułką spowolnienia czasu, ponieważ wtedy on dłużej to będzie kastował, czyli mamy więcej czasu na zbicie go. A kolejna kwestia jest taka, że kiedy ten debuffek schodzi, zadaje obrażenia wszystkim w zasięgu 10 yardów, więc trzeba po prostu od niego odejść. No i mamy Elementium Bolt, który musi być również bardzo szybko zbijany w tym momencie, ponieważ jeżeli dojdzie do swojego miejsca, no to będzie bardzo mocny wybuch. Kolejna kwestia to oczywiście jest Mutated Corruption, czyli ta wielka macka. Ona musi być bardzo szybko zbijana. Tutaj ma naprawdę o wiele, wiele więcej HP, więc tutaj nie problemem jest, że nam zazwyczaj wychodzą dwa impale na platformę, czyli potem potrzebujemy dwóch tanków, że jeden tank brał jednego impale'a, drugi drugiego. Oczywiście oprócz tego cały czas ta macka używa umiejętności Crush, czyli tak się jakby kładzie na platformie i uderza wszystkich graczy, którzy będą w linii prostej, czyli tutaj chodzi o rozproszenie. No i potem oczywiście były te małe ady, te blacy tak zwane, które trzeba bardzo szybko zbijać, ponieważ one mają taki swój pasek energii, jak ona się naładuje, no to leczą się za całe HP. No i znowu będzie oczywiście Parasite, mniej więcej Parasite'ów będzie dwa tak naprawdę na każdą platformę, no i znowu idziemy bić pazura. Tutaj nie ma co szczędzić DPS-u, ponieważ no, ta cała walka oczywiście nie powinna trwać za długo, tak? Tutaj jest niby 15 minut do Enrage'a, ale wbrew pozorom potem możemy sobie pozwolić na ostatniej platformie na troszkę, że tak powiem, większe rozluźnienie i lepsze wykonanie tego, co tam trzeba będzie zrobić, bo tam jest różnica. Dlatego tutaj lepiej sobie zrobić po prostu taką rezerwę, żeby potem było łatwiej. No i tutaj już do końca platformy po prostu bijemy tylko i wyłącznie ten pazur. Oczywiście nie żałujemy DPS-u, jak najszybciej to robimy. Tutaj mamy oczywiście jeszcze te Blistering Tentacles, ale nimi się na tej platformie nie przejmujemy. Na pierwszej i drugiej platformie nie musimy się nimi przejmować, ponieważ mamy smoka z tyłu, który się je ogniem i będzie je niszczył. Dopiero na trzeciej platformie będziemy tak naprawdę się nimi interesowali. Teraz przeskakujemy na dwójkę, czyli tą maksymalnie z lewej strony. I cała sekwencja będzie się powtarzała, tak? Czyli bijemy to skrzydło, pazur, nie wiem jak to nazwać. I za chwilę powinno nam się pojawić Mutated Corruption. Oraz jedna osoba dostanie na sobie Corrupting Parasite, tego debuffka. Oczywiście tak jest, jest Mutated Corruption. I ktoś tam, widzicie, z czachą jest, ma już właśnie na sobie Corrupting Parasite. Ta osoba wchodzi oczywiście do kopułki tej ze spowolnionym czasem, natomiast reszta osób musi być co najmniej 10 yardów od niej. Maksymalnie przerzucamy się, no maksymalnie szybko przerzucamy się na Parasite'a, żeby go bardzo szybko zbić, prawda? On nie może wykastować tego swojego Unstable Corruption. Znaczy to jest tak, że to zadaje niby 10% tego HP, które mu zostało, więc jeżeli mu zostanie na przykład, nie wiem, tam 100 tysięcy, to będzie 10 tysięcy tylko. To jest bardzo mało. No ale tak jak widzicie, nie jest trudno go zbić. Nam nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ten Corrupting Parasite to wykastował. Chyba że na ostatniej platformie, tam będzie troszkę inaczej. Ale to jeżeli już kastało, to naprawdę jak miał, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy HP. Mackę musimy bić bardzo szybko, tak jak mówiłem wcześniej, nie mogą być tutaj 3 impale, bo na po prostu zabraknie cooldownów u tanków, tak? Pojawia się Elementium Bolt, musi być również bardzo szybko zbity. Tutaj chodzi o to, że będziemy mieli, no jeżeli dwa impale będą na każdej platformie, to jeden bierze jeden tank, drugi. No i trzeba brać pod uwagę, że te obrażenia są bardzo, bardzo duże. Tutaj tak naprawdę bez tych jeszcze no, redukcji obrażeń i tak dalej, to jest mniej więcej 800 tysięcy, tak? Czyli tutaj trzeba co najmniej o połowę zredukować obrażenia tego.
Chociaż oczywiście to zostało znerwowane, to teraz zadaje sporo mniej. Potem będziemy mieli znowu te blacy, je zabijamy bardzo szybko i idziemy sobie potem na spokojnie na Parasite'a, jak tylko się pojawi. No i znowu jest bicie tego skrzydła pazura, czy tam nie wiem jak to nazwać. No jak można zauważyć, jest to bardzo schematyczne. Moim zdaniem jest to o wiele, wiele prostsze od Spina. Tutaj tak naprawdę jedyny moment, który można by zlajwować, to jest ta czwarta platforma, ale to zobaczycie dlaczego. Lub ewentualnie ta sama końcówka walki przy głowie, bo tam będą większe obrażenia i tam trzeba będzie z jedną rzeczą się, że tak powiem, rozprawić. A teraz po prostu bijemy i tyle. No tutaj można się bawić, ścigać w DPS i tak dalej. Bo tak naprawdę tutaj nie ma żadnego wielkiego teraz wyzwania. Oczywiście warto stać w grupce, żeby healerzy mogli z AOE healy to wszystko leczyć, żeby to wszystko sprawnie szło. No bo mówię, mana będzie kluczowa tak naprawdę do tej, na tą ostatnią fazę, drugą fazę, czyli kiedy będziemy już bili głowę Deathwinga. Więc lepiej teraz, że tak powiem, tego nie marnować, tak? Ewentualnie zdążyć zregenerować sobie przed tą ostatnią. No i jest teraz trzecia platforma. Na trzeciej platformie już tutaj ten smok, który by właśnie ział ogniem w te Blistering Tentacles, tego robił nie będzie, więc będziemy musieli się nimi zająć. A Blistering Tentacles mają taką niesamowicie brzydką przypadłość, że właśnie przy poziomie 70%, 50%, 25% HP tego pazura one się pojawiają. One są odporne na obrażenia AOE, czyli wszystkie trzeba będzie bić single target i zostawiają takiego paskudnego debuffa o nazwie Blistering Hit, który zadaje obrażenia co 2 sekundy. A co jest jeszcze gorsze, co 3 sekundy będzie o 5% zwiększał swoje obrażenia. I to się jeszcze stakuje dodatkowo, więc nie trudno, prawda, tutaj zgadnąć, że po 10 tam przed takich stakach to jest nie do przeleczenia. Po prostu trzeba błyskawicznie te Blistering Tentacles zabijać. I zobaczcie, my tutaj bijemy Parasite'a, uważając właśnie, żeby nie uderzyć pazura, teraz żadnego AOE i tak dalej, żeby nam się właśnie w te wcześniej Blistering Tentacles nie pojawiły. Wracamy na mackę, ją musimy bardzo mocno bić. W międzyczasie właśnie zaraz będzie Bolt. Ja tutaj zawsze tak właśnie trzymam sobie exploit i tak dalej na Bolta, żeby po prostu go błyskawicznie szybko zbić. No Bolt też jest ważny, jeżeli Bolt doleci, no to jest praktycznie amen. No i zobaczcie, mniej więcej zawsze po Bolcie chwilkę wychodzą te małe ady i te ady tak naprawdę ignorujemy do momentu, w którym nie zabijemy tej dużej macki. Ponieważ ona jest priorytetem. Nie chcemy, żeby nam się pojawił jakiś trzeci Impale. Znowu jest, patrzcie, Corrupting Parasite na mnie. Ja sobie przechodzę tutaj na boczek, pod kopułkę, żeby tutaj wyskoczył, żeby wolniej to kastował, a w międzyczasie strzelam oczywiście do adów. No i teraz bijemy Parasite'a. Oczywiście jak najszybciej się da. No to jest taka typowa walka, w której nie można nigdzie żałować DPS-u, naprawdę. I jeżeli to wszystko szybciej robimy, to potem będziemy mieli więcej czasu w ostatniej fazie. A w ostatniej fazie naprawdę, no tak jak wcześniej wspominałem, trzeba będzie na spokojnie zająć się takimi małymi adami. No i teraz patrzcie, są Blistering Tentacles. Je wszystkie musimy sobie targetować pojedynczo i bijemy pojedynczo. Tutaj AOE na niej nie działają, czyli jeżeli użyjemy nawet jakiegoś skill AOE, on uderzy tylko jedną, więc nie ma to sensu najmniejszego. No i zabijemy je szybko, no to wracamy z powrotem na pazura. Na tą łapę Deathwinga. No i tutaj już nie ma żadnej trudności, znowu po prostu musimy zbić to HP do zera, tak? Kolejne Blistering Tentacles, które pojawiają się mniej więcej przy 50% HP i kolejne będą przy 25%. Czyli znowu, przerzucamy się na nie, na single target wszystkie musimy bić. Tak jak no, to się ogląda, to wydaje się bardzo proste, no tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to jest bardzo duży DPS, mamy już, to możecie spojrzeć na recounta. No i kwestia jest też taka, że to jest tak naprawdę najłatwiejszy moment tej walki. Tutaj tak naprawdę, gdzie można zwipować, to albo właśnie na tej platformie, która teraz będzie, albo przy głowie, więc nawet jeżeli nam dobrze idzie, próba trwa 10 minut i wipe jest zazwyczaj właśnie dopiero po takim czasie. I tutaj mamy coś innego. Zobaczcie, mam tutaj marki. Jest czerwony, niebieski i zielony. I o co chodzi? Tutaj już nie mamy tej kopułki ze spowolnionym czasem. Więc jeżeli ktoś będzie miał na sobie Parasite'a, zrobiliśmy w ten sposób, że będzie stawał na niebieskim marku, natomiast ci, którzy będą przy tej matce, przesuną się na zielony. Chodzi o to, żeby nie dostali, prawda, w momencie, kiedy ten Parasite będzie się pojawiał, ponieważ jest wybuch. A dlaczego właśnie ten niebieski mark jest blisko macki? Ponieważ jak będziemy bili Parasite'a, będziemy mogli bić jednocześnie i maskę, to zwłaszcza melasi, tak? Mogą kliwować i tak dalej. O właśnie, w tym momencie mamy Parasite'a i możemy bić maskę. Ona ma bardzo dużego hitboxa, więc bez problemu z tamtej strony można, z tamtej odległości można ją dosięgnąć. I szybko trzeba rozbić. Tutaj naprawdę szybko to kastuje, więc trzeba się starać, bo już nie mamy tego właśnie spowolnienia.
Farsight padł i wracamy na Corruption. I zobaczcie, teraz zbliża się nam Bolt, to wszyscy przebiegamy na czerwony mark. Chodzi o to, żebyśmy byli jak najdalej od Bolta. Oczywiście tank tam zostaje, żeby przyjąć Impale'a. Musi odpalić bardzo mocny cooldown, ponieważ w momencie spadnięcia Bolt zadaje duże obrażenia. Im dalej od niego slimy, tym mniejsze te obrażenia są, dlatego się oddalamy. No i teraz szybko go zbijamy, żeby nie zdążył drugi raz wybuchnąć. To naprawdę trwa błyskawicznie. No i teraz wracamy na Mutated Corruption, czyli na to dużą mackę. Zobaczcie, wyszły w międzyczasie małe ady. Drugi tank musi się nimi zająć, który nie ma w tym momencie na sobie Impale'a, ponieważ no tych adów w tym momencie nie bijemy, ważniejsza jest macka. Drugi Parasite w tym momencie jest na mnie. Jestem na niebieskim marku. Odbiegam i teraz jest fajna sytuacja, macka padła, jest Parasite. Możemy spokojnie bić Parasite'a i przyciągnąć do niego właśnie te małe blacy, czyli wszystko naraz można za OS bić. To jest naprawdę bardzo skuteczne i bardzo się tak opłaca robić. Oczywiście zależy od tego, jak szybko schodzi macka, no ale tak jak mówiłem, ona jest priorytetem naprawdę, musi bardzo szybko być bita. No jak jesteśmy w tym momencie, czyli już udało nam się rozprawić tutaj z macką, to jest, że tak powiem, z górki już. Czyli znowu będzie bicie właśnie tego pazura, skrzydła, czy co to jest. Zaraz oczywiście wyjdą te małe Blistering Tentacles. No to znowu je bijemy na single target. I to już jest takie normalne, naprawdę schematyczne, czwarty raz to samo, tak? Znowu bijemy te małe Blistering Tentacles na single target i bijemy pazur. No tak jak mówiłem wcześniej, porównując sobie tę walkę do Spina, tutaj naprawdę to jest taki spacerek, bo tam cały czas coś dzieje, cały czas musimy mieć coś na uwadze. Tutaj tak naprawdę jest teraz luzik, po prostu stoimy, bijemy, leczymy i tyle. Oczywiście Blistering Tentacles zbijamy jak najprędzej się da. No i już powoli będziemy zbliżali się do końca HP tego pazura, a więc przeskoczymy na ostatnią platformę. I teraz jaka jest nowość na tej ostatniej platformie? Oczywiście będą te Elementium Fragmenty, które kastują Shrapnel. To jest umiejętność, która nas niemalże zabija, jeżeli nie użyjemy jakiegoś cooldownu defensywnego. Tam oczywiście to będzie pierwsza platforma, więc będziemy mieli już przycisk. Czyli on zmniejsza obrażenia o 50%, warto go wtedy użyć, jeżeli Shrapnel jest na nas. Oprócz tego przyjdą takie dwa duże ady o nazwie Elementium Terror, które będą na tankach zostawiały takiego debuffa, który zadaje obrażenia dość spore. No i ten debuff się stakuje, czyli im dłużej te ady duże będą, te terrory, tym więcej będą zadawały obrażeń, więc trzeba będzie szybko się z nimi rozprawić. No i w tym momencie właśnie bijemy fragmenty. I tutaj jest teraz najważniejsza rzecz, która jest na heroiku, która jest bardzo ciężka. Mianowicie przy 15, 10 i 5% HP bossa będą wychodziły takie małe ady, które nazywały się bodajże Congealing Blood, czyli zakrzepnięte krwinki, tak możemy to nazwać, zakrzepnięta krew. I one będą leczyły bossa, każdy ad, który dojdzie, za 1%. Czyli tutaj nie trudno, prawda, tak samo zgadnąć, że 1% przy jego ilości HP to jest bardzo dużo. I to jest, co jest tutaj trudnego, jeżeli te ady wyjdą przy 15%, my zbijamy bossa do 14%, znowu dojdą, to znowu będą przychodziły kolejne przy 15%. Czyli jeżeli ten próg będzie, że tak powiem, się powtarzał, no to już jest amen. Krótko mówiąc, musimy te ady jak najlepiej spowolnić. Tutaj warto mieć ze sobą właśnie Rogala, czy tam Rogue, jak to woli, który będzie używał umiejętności Crippling Poison, ona spowalnia o 70%. My tutaj zrobiliśmy tak, że ja rzucałem pułapkę, a w międzyczasie tam właśnie od razu przy spawnie ich tym się Rogue zajmował. I te ady spawnują się w trzech miejscach. Zobaczcie, teraz mniej więcej wyszły ze środka platformy, mogą wyjść bardziej ze strony tej prawej oraz z lewej krawędzi. I muszą być naprawdę błyskawicznie zbite. Jeżeli jedna dojdzie, no to jeszcze da się to zrobić. Jeżeli dwie lub trzy, to już jest tragedia, bo zaraz nam wyjdą znowu. I teraz bijemy sobie ciągle bossa. Wychodzą kolejne ady. Naprawdę błyskawicznie zbijamy je. Tu nie można po prostu popuścić. Muszą być bardzo szybko zbite. No i to jest ważne, że mamy od smoka ten spell weave, czyli naprawdę zadajemy im duże obrażenia, jeżeli są w grupie. W tym momencie my już tutaj nie zwracaliśmy uwagi tak naprawdę na te fragmenty, najpierw zbijaliśmy ady, teraz dopiero wzięliśmy się za fragmenty. I oczywiście tego trzeba pilnować, jeżeli jest shrapnel na kimś, trzeba użyć właśnie tego cooldownu obronnego mniej więcej na 2-3 sekundach do końca shrapnela. Tak jak ja teraz zrobiłem. To nam zmniejsza obrażenia o połowę, więc przeżyjemy. Może być tak, że będziemy mieli shrapnel od tych kilku fragmentów, więc musimy użyć na przykład przycisku, on ma potem cooldown, to musimy użyć jakiejś swojej umiejętności. Teraz nie bijemy bossa, zobaczcie, nikt nie bije bossa po to, żeby nam nie wyszły te właśnie ady, te małe, w tym momencie, w którym nie chcemy. Najpierw chcemy zbić te duże. Bo gdyby teraz wyszły małe, by było kiepsko, chociaż jeżeli będziecie mieć grupę, w której jest słabszy DPS, można zrobić w ten sposób, że wychodzą te małe i teraz te duże ady przeciągniemy na małe, czyli będziemy wszystko zbijali naraz. No ale to troszkę, że tak powiem, mniejsza i no, przy takim czymś próbowaliśmy po prostu może jakieś tam gdzieś małe uciec, tak bokiem, jak to się mówi.
i teraz już po prostu jest szybki, że tak powiem, zjazd bossa, tak, już na heroizmie i tak dalej. Tylko trzeba pilnować, o właśnie, widzicie, wychodzą teraz z prawej strony, żaden nie może dojść, bardzo szybko je bijemy. Tutaj naprawdę podstawą jest spowalnianie, czyli właśnie trap, Howling Blast od DDK, jakieś tam inne spowolnienia i tak dalej. Stany na te ady niestety nie działają, można je tylko spowalniać. I dojeżdżamy bossa. Te już elementium fragmenty, że tak powiem, można zignorować, bo już boss ma bardzo mało HP, nie ma sensu właśnie poświęcać na nie DPS-u. No i jest po walce. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Dragon's Soul HC. Dziękuję za uwagę, cześć! Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie kliknij łapkę w górę, obejrzyj moje pozostałe filmy oraz pamiętaj o subskrypcji. Dzięki wielkie, cześć!